mówiliśmy wcześniej, że dzisiaj to jest możliwe, tak. To było możliwe. Dużo osób mówiło, nie, w takiej pogodzie jest chłodno, to się nie uda. I się udało, ale bohaterką, drugą bohaterką tego konkursu jest Joanna Fiodorow, dlatego, że tutaj była bardzo podobna sytuacja. Joanna Fiodorow jest poza podium, przed swoim ostatnim rzutem i w tej ostatniej szansie wykorzystuje ją. Rzuca bardzo daleko, 73-67. I co? I ma brązowy medal Mistrzostw Europy. Siedziałem w tym czasie koło Tomasza Majewskiego i Piotrka Małachowskiego i Tomek Majewski mówi: Fiedzia, wzdłuż linii, rzuć ten młot wzdłuż linii. I ona jakby ich posłuchała, on poleciał idealnie wzdłuż prawej krawędzi sektora, wylądował tam, gdzie powinien wylądować i jest brązowy medal. Zatem dwa dublety, dublet w biegu na 800 metrów, dublet w rzucie młotem, to jest rzut Joanny Fiodorow. Ona właściwie zachowała się jak prawdziwy mistrz, kompletnie nie była spięta. W tej drugiej serii jakby tego finału, czy jak zostało już 8 zawodniczek, ona w każdym rzucie rzucała bardzo dobrze, bez stresu, ona bez błędu. Ona była zdenerwowana tutaj, kiedy Klas rzucała, kiedy zastanawiała się, Joasia, czy Klas zdoła ją przerzucić, odebrać jej ten brązowy medal. Nie zdołała, nie zdołała. Mamy Polki na podium, mamy złotą Anitę Włodarczyk i brązowy medal dla Joanny Fiodorow, która tutaj, już wyścigała się z Aleksandrem Ciociołowskim, naszym reporterem. Tak. Obserwowałem to przed momentem, to co? Przenieśmy się do nich, posłuchajmy naszej medalistki. A więc to jest tak głośno, że trudno cokolwiek usłyszeć, trudno usłyszeć całe myśli, swoje myśli, dlatego że jest ze mną Joanna Fiodorow, która jest w siódmym niebie, w ósmym niebie. Jak ty się nazywasz? Podobno Joanna Fiodorow, ale ja po prostu w tym momencie nie wierzę w to, co się wydarzyło na tym stadionie. Gdzie jesteśmy? Podobno w Zurichu i chyba jestem najszczęśliwszym zawodnikiem na tym stadionie dzisiaj wieczorem. Dziękuję wszystkim za trzymanie kciuków i w końcu pokazałam na co mnie stać, walczyłam do końca. Przede wszystkim dziękuję mojej mamie i całej rodzinie i kibicom, którzy na mnie trzymali kciuki. Po prostu nie mogę uwierzyć. nie jestem w stanie nic chyba powiedzieć jeszcze. Mamy dwa medale w błocie, coś pięknego. Oby jeszcze jutro tak było. Mamy dwa medale w błocie, mamy dwa medale na 800 metrów, Artur Guciarski. Artur Guciarski też mówił, ja nie mogę uwierzyć, ja nie wiem gdzie ja jestem, ja nie wiem co ja zrobiłem. Ale Aśka, ty zrobiłaś coś wielkiego, naprawdę coś wielkiego. Ty powstrzymałaś nerwy i walczyłaś od pierwszej do ostatniej kolejki. Zbliżałaś się do tego podium w każdym rzucie. Byłaś oczywiście na nim po pierwszej kolejce, zbliżałaś się, utrzymałaś to wszystko w swojej głowie i za to wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałam rzucać dobrze technicznie, no te rzuty nie do końca były dobre na pewno. Zresztą nie chcę tego analizować, jest medal, spełniłam swoje marzenie i oby teraz tylko do Rio. A pamiętasz jeszcze dwa tygodnie temu, co się działo w Szczecinie? Powiem tak, jeszcze dwa tygodnie temu myślę, że bym zwątpiła w to, że jestem w stanie rzucić i wrócić na tą formę, którą prezentowałam przez cały sezon. Jakby nie było, podcięto mi troszeczkę skrzydła po Mistrzostwach Polski, ale całe szczęście dostałam jednak podobno tą szansę. Jestem tu, wywalczyłam medal, walczyłam do końca i chyba naprawdę jestem najszczęśliwsza na świecie. A my się cieszymy razem z tobą. Przed chwilą podeszła tutaj Betty Heidler, rekordzista świata, Niemka. Ty ją zepchnęłaś z podium, Katrin Klas też zepchnęłaś z podium. Krasnowa przechodziła, Słowaczka, ona też cię poklepała. To jest wielki, wielki sukces, bo ty już byłaś.